Tylko mineralnej. Mineralnej nie ma. A piwo jest? Piwo dowiozą wieczorem. A co jest? Napój morelowy, ale ciepły. No może być, niech będzie. Imię? Moje? Moje znam. Nie udawaj głupszego niż jesteś, twoje. Jeszua. Masz przezwisko? Hanotli. Skąd jesteś? Z miasta Gamala. Gdzie stale mieszkasz? Nigdzie. Nie mam domu. Wędruję. Od miasta do miasta. Można to nazwać krócej jednym słowem. Włóczęgostwo. Masz rodzinę? Nie, nie mam nikogo. Czego pan sobie życzy? 11. Dokładnie godzinę oczekuję na pańskie przebudzenie, ponieważ wyznaczył mi pan spotkanie na 10:00. Więc jestem. Otóż, Arkadiuszu Apołonowiczu, pozwoli pan. Gdzie pan spędził wczorajszy wieczór? Wczoraj wieczorem Arkadiusz Apołonowicz był na posiedzeniu komisji akustycznej. Nie rozumiem jednak, jaki to ma związek z magią? Mi bada. Oczywiście, że pani nic nie rozumie. Co zaś do posiedzenia, to jest pani w błędzie. Wyjechawszy na wyżej wzmiankowane posiedzenie, które nawiasem mówiąc wcale na wczoraj nie było wyznaczone, małżonek pani zwolnił kierowcę przy gmachu komisji akustycznej. Sam zaś pojechał do artystki rejonowego teatru objazdowego Milicy po Kobatko i bawił u niej mniej więcej przez 4 godziny. Ja to dlatego dostała rolę Luizy. W ogóle nie lubi kwiatów? Lubię kwiaty, ale nie takie. A jakie? Lubię róże. Szczęśliwa, o królowo i pani, że zostałam zaproszona na wielki bal pełni księżyca. Też się cieszę, że cię widzę. Bardzo się cieszę. Czy lubisz szampana? Ostrożnie, ostrożnie, królowo, zrobi się zator. Lubię. Frida. Frida. Frida, ja! Jesteś wolny. On czeka na ciebie.